Wiemy, że apostoł Paweł naucza na temat duchowej walki, duchowego boju w tym liście, jak w liście do Koryntian, także o tym wspomina apostoł Piotr. I chcemy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Chcemy zobaczyć, w jaki sposób mamy się umacniać, w jaki sposób mamy tą duchową walkę, ten duchowy bój toczyć. Jak już napowiedziałem na samym początku i jak mówi Słowo Boże, bo mówimy w oparciu o to, co mówi Pismo Święte, diabeł, szatan, demony nie są jakąś tylko ideą, koncepcją zła, ale są realnymi osobowościami duchowymi, upadłymi aniołami, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu. I diabeł poprzez zwiedzenie Ewy, Adama doprowadził do tego, że przejął kontrolę nad tą ziemią, nad ludzkością. Dlatego też Słowo Boże i apostoł Paweł w tym liście do Efezjan mówi w drugim rozdziale, że byliśmy umarli przez upadki i grzechy nasze i chodziliśmy naśladując władcę, który jest na powietrzu, dosłownie na powietrzu. A więc to nam pokazuje, że te duchowe, nieprzyjacielskie siły są na powietrzu, tak jak mówi apostoł Paweł w tym liście, lub też używa w liście do Efezjan 6:12 i w pierwszym rozdziale mówi o niebiosach, a więc na te niższe partie niebios został szatan i część jego aniołów zrzuconych. To są realne, konkretne siły, duchowe autorytety. Słowo Boże tutaj wyraźnie je hierarchizuje, a więc jest tam hierarchia autorytetów, odpowiedzialności. I gdzieś tam na samym dole są niegodziwe duchy, nieczyste duchy, które bardzo często w Nowym Testamencie, w Ewangeliach są przedstawiane jako demony, które mają ogromną radość, kiedy mogą zamieszkać w ciele człowieka. A więc toczy się niesamowita duchowa walka o życie człowieka. Z jednej strony Bóg walczy o nas i posłał swojego Syna na krzyż, aby Chrystus wziął na siebie karę, sąd, gniew Boży za nasze grzechy, a my przez wiarę w Niego mogliśmy dostąpić przebaczenia, uwolnienia od tego księcia tego świata, jak nazywa go Pan Jezus, Boga tego świata, i abyśmy mogli teraz iść i naśladować tego, który jest jedynym Panem, jedynym Bogiem, jedynym Zbawicielem. Moi drodzy, jest pewna tajemnica zła, ale skoro Bóg w swojej mądrości, a wszystko, co Bóg czyni, czyni w swojej mądrości. Nie możemy tam nic poprawić, chociaż czasami chcielibyśmy Pana Boga poprawiać. Ale On w swojej mądrości postanowił ten duchowy świat aniołów, który stworzył, zanim uczynił człowieka, poddać takiemu wyzwaniu, próbie, czy aniołowie są gotowi żyć i służyć i wielbić Boga, czy też nie. I tak samo później Bóg postanowił poddać człowieka próbie, czy jest gotów Bogu służyć, Go wielbić, czy też nie. Wiecie, to nam mówi o tym, że człowiek, ani aniołowie, ani człowiek nie jest jakąś maszyną, która jest odpowiednio zaprogramowana i nie może inaczej działać. Ale ty i ja mamy coś tak mocnego, coś tak silnego jest, i w osobowości aniołów było, i jest w osobowości człowieka. To jest twoja i moja wola. Wola człowieka jest niesamowitą siłą, bo możesz opowiedzieć się za lub przeciwko. Możesz świadomie wybrać Boga lub Go odrzucić. Chyba Bob Dylan śpiewał kiedyś taką piosenkę, która mówi: i tak zawsze komuś musisz służyć. Albo to będzie diabeł, albo to będzie Bóg. Nie ma niczego pośrodku. Jeżeli nie służę Bogu, no to służę temu drugiemu, który jest przeciwko Bogu. A więc Bóg w swojej mądrości tak to postanowił,
I jak kiedyś mówiłem, nikt na siłę nie zostanie wciągnięty do nieba, wbrew swojej woli. Ani też, a więc Bóg daje nam możliwość, wzywa nas do tego, aby człowiek się upamiętał, odwrócił się od zła, od grzechu i od tego władcy ciemności, któremu człowiek służy. Czy to świadomie, czy to nieświadomie. Najczęściej jest to nieświadome. Ludzie są nawet nieświadomi istnienia tego przeciwnika Bożego. I po prostu służą mu i są oporni wobec Ewangelii. Kiedy przypatrujemy się Bożemu Słowu w tej duchowej rzeczywistości, temu, co jest na dole, jeżeli tak sobie to możemy wyobrazić, w górze mówimy o rzeczach niebieskich, bożych, a więc tam, gdzie jest Bóg, ale tam na dole, w tej krainie gdzieś tam podziemnej, czy tej duchowej, która jest w całkowitym oddaleniu, albo jest w oddaleniu od Boga, Biblia, Nowy Testament wspomina o trzech miejscach. Mówi o Hadesie, Szeolu, czyli krainie umarłych. I kiedy człowiek umiera, wyraźnie czytamy o tym choćby w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, w tym podobieństwie o bogaczu i Łazarzu. Umarły człowiek, niepojednany, idzie do krainy umarłych i z tego fragmentu dowiadujemy się, że tam już cierpi męki. Jest mu tam bardzo źle. Tak jak ten bogacz mówi, ja tutaj cierpię męki, może by kiedy zobaczył Abrahama i Łazarza na jego łonie. I to nam mówi wyraźnie, że w momencie, kiedy Chrystus dokonał odkupienia i kiedy człowiek uwierzy w Chrystusa, to jeśli umiera sprawiedliwy, odkupiony, który zaufał Chrystusowi, on nie idzie do tego samego miejsca. Ta kraina umarłych wygląda inaczej. Ona nazwana jest łonem Abrahama albo rajem, tak jak Pan Jezus powiedział łotrowi, dzisiaj będziesz ze mną w raju. A więc jakby jest zupełnie inna część, tam jest cierpienie na dole, oczekiwanie na sąd, jak mówi nam Księga Objawienia. Natomiast sprawiedliwy, odkupiony znajduje się już, smakuje coś z tej Bożej chwały, z tego, co będzie go czekać. To nie jest jeszcze jego ostateczne miejsce, to nie jest niebo, to nie jest miejsce przebywania tej bezpośredniej obecności Boga, ale tam jest, to jest miejsce błogości, odpocznienia, oczekiwania. Ale to jest jedno z miejsc. Drugie miejsce, o którym mówi Nowy Testament, to jest otchłań, abyson. Otchłań, jak czytamy w Księdze Objawienia, w 20 rozdziale od pierwszego do trzeciego, do otchłani zostaje wrzucony szatan. Na 1000 lat będzie związany i tam wrzucony. Jeszcze wspomnę, wrócę się troszeczkę do Hadesu, dlatego że Hades jeszcze ma taką na samym dole, to jest najniższe miejsce krainy umarłych, znajduje się Tartar. Raz jest tylko wspomniany w Nowym Testamencie, w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, wierszu 4, gdzie napisane jest, że część upadłych aniołów, które prawdopodobnie przed potopem przekroczyli wyznaczone im granice i obcowali z córkami ludzkimi, zostali wrzuceni do Tartaru. To jest miejsce, o którym Słowo Boże mówi, tak mroczne, że oni zostali dosłownie związani powrozami ciemności, powrozami mroku. A więc to jest Hades, najniższe miejsce Tartar, w którym czekają na sąd te część tych upadłych aniołów. Drugie miejsce to jest otchłań, o której wspomniałem. I Słowo Boże nam mówi, że do otchłani zostanie wrzucony szatan, związany na 1000 lat. Ale co jest ciekawe, pamiętacie w Ewangelii Łukasza 8:31, gdzie mowa jest o krainie Gerazeńczyków i ten opętany Gerazeńczyk, który ma co najmniej 2000 demonów.
Człowiek może być opętany przez jednego demona, może przez kilka demonów, a ten miał aż co najmniej 2000 demonów. Inny fragment podaje, że nawet więcej tych demonów tam było. Mogło być między 2 a 6 tysięcy. I pamiętacie, tam demony wołały i prosiły Jezusa, aby nie wrzucił ich do otchłani i pozwolił im wejść w świnie. A więc jest to miejsce otchłań. Z otchłani wyjdzie ten smok, wyjdzie szatan, aby w tym ostatecznym czasie zwodzić ludzi. Jest ostatnie miejsce tam na dole. To najtragiczniejsze, najgorsze, z którego nie ma już odwrotu. Zresztą ani z tego, dlatego że Biblia mówi, że i Hades, kraina umarłych, i śmierć będą wrzucone do Gehenny. Trzecie miejsce to jest Gehenna. Po prostu piekło, jezioro ogniste. I Biblia mówi, że do tego jeziora ognistego, to jezioro ogniste zostało, jak mówi nam ewangelista Mateusz w 25 rozdziale, to jezioro ogniste zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. Ale tam znajdzie się, jako pierwszy zostanie wrzucony antychryst, fałszywy prorok za nim, później szatan. Po tym okresie, jak będzie wypuszczony, będzie zwiedzie w tej ostatecznej wojnie, Gog i Magog będzie walczył z barankiem i z Kościołem i z zastępami bożymi. I tam zostaną wrzuceni wszyscy aniołowie, którzy za nim się opowiedzieli, i będą wrzuceni, tak jak mówi nam 20 rozdział objawienia, na sądzie ostatecznym, wszyscy ci, którzy nie byli zapisani w księdze baranka, w księdze życia. Tam będą wrzuceni. A więc to są te miejsca, zobaczcie, to są te miejsca, które jakby z natury mają, czy powinny przynależeć szatanowi, jego upadłym aniołom, a nie człowiekowi. Dlatego, że Pan Jezus wyraźnie powiedział, że piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. Oczywiście znajdą się tam ludzie, ci wszyscy, którzy odrzucili łaskę, odrzucili Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, ale też znajdą się tam ci, którzy uwierzyli, ale nie wytrwali do końca. Wycofali się, zawiedli, po prostu odwrócili się od tego, za którym poszli. I Słowo Boże bardzo wyraźnie nam o tym mówi. A więc mamy tą realną walkę z tymi siłami. Słuchajcie, to jest walka na śmierć i życie, wieczność. Wieczność. Czy sobie, jak czasami nie uzmysławiamy sobie, czym jest to wieczne oddalenie od oblicza Bożego. Jak straszny jest to stan istnienia kogoś, który jest zepsuty w swojej osobowości, nie osiągnął tego, co Bóg mu dla niego przeznaczył w Chrystusie. I będzie w tym stanie na wieki. Świadomy, że odwrócił się od i zlekceważył tą łaskę, która mu została dana i do której i to pojednanie, które jest w Chrystusie Jezusie. Z drugiej strony mamy tą obietnicę i Pan Jezus wyraźnie o tym mówi, że rozbroił te nadziemskie władze i zwierzchności, pokonał je. A więc one są, one działają, ale Jezus ma nad nimi zwycięstwo. I kiedy wczoraj czy przedwczoraj, już teraz nie pamiętam, zrobiłem sobie takie, wczoraj wieczorem, takie studium z Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i wypisywałem wszystkie miejsca, które mówią o zniewoleniu czy też uwolnieniu od demonów, bo w Nowym Testamencie nie wszyscy ludzie, których Jezus uzdrawiał czy też uwalniał od wpływów demonicznych, byli opętanymi. Dlatego, że język grecki rozróżnia te rzeczy bardzo wyraźnie. Niektórzy byli pod ogromną presją sił demonicznych.
Niektórzy byli tak, jak pamiętacie, wspominałem o tej niewieście pochylonej przez 18 lat. Ona nie była opętana, ona była związana przez demona, jej ciało, i nie mogła się wyprostować. Wtedy Jezus przyszedł i uwolnił ją od tego związania. Ale też były osoby i wiele takich osób, które były opętane. Ale Jezus przyszedł i odniósł całkowite zwycięstwo i dał nam obietnicę. Zresztą nakazał, pamiętacie, apostołom nakazał, też mówił do nas, do wierzących, że daje nam autorytet i władzę, abyśmy deptali po wężach, skorpionach, po tej mocy nieprzyjacielskiej, a nic nam nie zaszkodzi. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale wyraźnie jest napisane: w moim imieniu demony wyganiać będą ci, którzy we mnie wierzą. A więc będą uzdrawiani, będą napełniani Duchem Świętym, będą modlić się innymi językami, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, ale też będą w imieniu Jezus wypędzać demony. I tak naprawdę każde Boże dziecko może w autorytecie imienia Jezus wypędzać demony. Nie musimy się bać, chociaż nie każdy może powinien się za to zabierać. Ale generalnie każdy może, każdy, który uwierzył w Chrystusa, może, jest nam to dane, ten autorytet i ta władza nad siłami ciemności. Dlaczego mówię, że nie każdy może powinien się za to zabierać? Dlatego, że do kwestii egzorcyzmu, wypędzenia w autorytecie sił demonicznych, człowiek musi być przygotowany. Też musi mieć pewnego rodzaju predyspozycje, jak w swojej książce pisał pastor Michał Chydzik. Nie może to być człowiek nadwrażliwy, czy też człowiek, który się boi, lęka. Bo wiecie, czasami jak ktoś jest zbyt nerwowy, nadwrażliwy, to jak mówi, podczas egzorcyzmu nie wiadomo, kogo przed kim ratować. Czy tego opętanego przed tym bardzo nerwowym, czy odwrotnie. Dlatego, że dzieją się różne rzeczy. Też jeżeli ktoś nie ma wiary, jest strachliwy, nie powinien brać się za te rzeczy. Dlatego, że to jest konfrontacja z konkretnymi siłami ciemności. Ale każdy może. Dany jest ten autorytet i Słowo Boże mówi, abyśmy się nie bali, gdyż jesteśmy ukryci w Chrystusie, jesteśmy pod osłoną świętej krwi Jezusa Chrystusa. I to jest ciekawe, że czasami doświadczamy coś więcej z tych ataków sił ciemności i mamy świadomość, że diabeł przychodzi i mówi coś. Ja coś takiego doświadczyłem, że miałem świadomość, że on konkretne rzeczy mówi do mnie bezpośrednio. I wiedziałem, że to jest on, ten zły, i groził mi. Ale muszę wam powiedzieć, dzięki Bożej łasce to nie tworzy w nas lęku i strachu, bo jesteśmy ukryci w Chrystusie. Ale z drugiej strony uświadamia nam, że jesteśmy w tej duchowej konfrontacji z siłami ciemności. I pewne rzeczy przeżywamy bardzo realnie i myślę, że też macie różne doświadczenia w tym względzie, bo nie mówimy o rzeczach abstrakcyjnych, chociaż czasami mogą brzmieć abstrakcyjnie. Chrystus wyzwolił nas, Bóg ukrył nas w Nim, Bóg dał nam autorytet i te moce ciemności, one są tak realne i one działają. Pamiętacie, wspomnieliśmy, że on jest diabłem, czyli oszczercą i potwarcą, jest kusicielem, jest szatanem, czyli przeciwnikiem, jest kłamcą i ojcem wszelkiego kłamstwa, jest nazwany złym. To zło jest, to jest jego natura, on jest zły. I nie próbuj się litować nad diabłem.
nad demonami. Ktoś, Lester Sumrall opisywał w książce, że jakby demon pokazał komuś, nie wiem jak to się odbywało, ale pokazał mu, jaki on jest nieszczęśliwy i czemu on musi być taki nieszczęśliwy. Chciał wzbudzić litość i oskarżyć Boga, że niesprawiedliwie go potraktował. Słuchajcie, diabeł stosuje różnego rodzaju sztuczki. Pamiętacie, 2 Koryntian, 2 rozdział, wiersz 11 mówi, że jego metody, diabła, sposoby działania nie są dla nas tajne. To jest wszystko zapisane, opisane w Bożym Słowie. My o tym możemy czytać. To nie jest gdzieś za siedmioma górami i lasami, nie wiadomo gdzie się udać, żeby zdobyć jakąś wiedzę. Słowo Boże, Pismo Święte wyraźnie nam to objawia. On jest wężem, smokiem, Belzebubem, czyli księciem wszelkich duchów, demonów. Belialem, kimś bez wartości, swawolny i wyuzdany. On jest Bogiem tego świata, mężobójcą i złodziejem. Nie ma w nim nic, absolutnie nic, co byłoby dobrego. I on nienawidzi i Boga, i człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nienawidzi tego obrazu, tego piękna Boga w każdym z nas. On utracił coś bezpowrotnie. Zajmował tak wysoką pozycję, wszystko stracił. I teraz zionie wielką nienawiścią i chce za sobą pociągnąć na samo dno piekła człowieka, każdego człowieka. Jeżeli nawet człowiek się nawróci, to przecież on ciągle gdzieś tam krąży. Czytaliśmy o tym tydzień temu w liście Piotra, 5 rozdziale, że diabeł chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. W jaki sposób działa? Ktoś kiedyś powie, no przecież nie przyjdzie do wierzącego, nie postawi pół litra na stół i mówi, napij się ze mną. Bo to byłoby zbyt czytelne. Ale on przychodzi bardzo perfidnie. Bardzo perfidnie. W jaki sposób przychodzi? Czytaliśmy o tym, że on próbuje i atakuje nas i chce nas pochłonąć poprzez troski, zmartwienia. Jezus o tym wspominał troszeczkę w innym kontekście. Pamiętacie o czworakiej roli? I to słowo, które jest na tą glebę, już zaczęło rosnąć. Słońce go nie spaliło zaraz po tym, jak wyrosło. Ono już rośnie, ale diabeł posiał różnego rodzaju chwasty, zmartwień, trosk, aby człowiek Boży, człowiek, dziecko Boże, zamiast patrzeć na Boga, widziało wszędzie te chwasty wokół siebie, te troski, zmartwienia, kłopoty. I to zadusza słowo. A jak zadusza słowo Boże w tobie i we mnie, to zadusza wiarę. Niszczy nasze zaufanie do Boga. Przestajemy widzieć Boga, Jego moc, Jego wielkość, tylko same problemy. Troska. I o tym mówiliśmy, to są jedne z jego metod, troski, kłopoty, problemy, którymi on bombarduje człowieka. Ale też w 2 liście do Koryntian powiedzieliśmy, że Paweł pisze, żeby was szatan nie zwiódł, bo jego sposoby działania są dla nas jasne i mówi w kontekście przebaczenia. Jeśli my komuś nie potrafimy przebaczyć, to jest pułapka diabła. Bo brak przebaczenia zamyka nam drogę do społeczności z Bogiem. Sprawia, że zamykamy sobie drogę do przebaczenia Bożego względem nas samych. Tak się modlimy też w modlitwie pańskiej. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeżeli chowasz urazę i nie rozprawisz się z tą urazą, nie ma w tobie przebaczenia, jesteś na bardzo śliskiej drodze, bo przeciwnik to jest jego nić, którą związuje nas
i chce doprowadzić do upadku. Bo to będzie, ten stan później będzie się pogłębiał, będzie miał wpływ na nasze ciało, na naszą duszę, na nasz system nerwowy i na nasze ciało, bo jedno ma wpływ na drugie. Albo też jeśli nie potrafimy przyjąć przebaczenia dla samych siebie obiecanego w Bożym Słowie. Tak więc to są bardzo realne rzeczy. Ten, który jest diabłem, on przychodzi i kusi. To jest jeden z jego sposobów działania, to jest kuszenie. Obiecuje, pokazuje na coś, co wygląda super, przyniesie ci korzyść. Na pewno to przyniesie ci korzyść. No, mamy tutaj ewidentną, taką klasyczną historię, sytuację zaraz z pierwszej Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału. Pierwszy szatan zwiódł węża. I poprzez tego węża posłużył się nim, aby przemawiać do Ewy. Wąż był medium. Dlatego też diabeł nazwany jest starodawnym wężem, bo zaraz na samym początku użył tego stworzenia. I obiecuje. Same będzie, na końcu jest to, co jemu się śniło. Będziesz jak Bóg, znająca dobro i zło. Popatrz na ten owoc, jaki jest, fajnie wygląda i tak dalej, i tak dalej. On kusi i jest w tym drugi list do Koryntian 11:3 mówi, że chytrością swoją zwiódł Ewę. Jest niesamowicie przebiegły. Drodzy, kiedy przychodzi, bo diabeł działa na nasz umysł. Oczywiście on może pokazać nam coś, działa na nasze zmysły, wzrok, słuch, smak. Atakuje nasze zmysły albo atakuje najczęściej nasz umysł. I teraz cały problem czy początek przegranej Ewy był to, że ona w ogóle z diabłem zaczęła dyskutować. Jakby pozwoliła tym myślom zagnieżdżać się w jej umyśle. I mówi, no rzeczywiście owoc jest super. No rzeczywiście jakieś korzyści z tego mogą być. Ale Bóg powiedział, że umrzemy. Na pewno nie umrzecie. To jest stara jego sztuczka. Zrobisz to, nic się nie stanie. Przekroczysz Boże Słowo, nic się nie stanie. No stanie się. Czasami już nieodwracalnie się stanie. Diabeł przychodzi z porcją narkotyku do młodego człowieka czy do kogoś. Mówi, no tylko spróbuj, potrzebujesz coś na wzmocnienie, na takie rozluźnienie. No przecież musisz się oderwać od tej ciężkiej twojej rzeczywistości. Ileż tragedii jest. Jeden kieliszek, drugi kieliszek, jedna porcja, druga porcja, jeden dopalacz, czasami jeden dopalacz i kończy się śmiercią. Jest chytry. Obiecuje coś, co nie jest absolutnie prawdą. Bo przyszedł, aby kraść, zabijać i wytracać. I ma z tego niesamowitą radochę. I kiedy Ewa w końcu tak logicznie pomyślała, w cudzysłowie, i zdecydowała się i dała swojemu mężowi, ja już słyszę ten chichot diabła, jak się oddala, bo wygrał. A więc kusi nas. Przecież do Pana Jezusa przyszedł także go kusić. Jeśli jesteś Synem Bożym, to zamień te kamienie w chleb. Jeśli jesteś Synem Bożym, no bo widocznie nie jesteś. Bo gdybyś był, no to przecież zamieniłbyś to. Jeszcze później do tego wrócę. A więc on spowoduje, że nasza myśl przestaje być jasna, rozświetlona przez prawdę Bożą. Nagle ona jest skażona, zmącona jest nasza myśl.
I zaczynamy to, co widzieliśmy kiedyś wyraźnie, przestajemy już widzieć. I widzimy zupełnie inaczej, nie tak jak Bóg mówi. Kusi nas. Grzech. On kocha paprać nas w grzechu. Robi wszystko, sam jest twórcą grzechu, buntu wobec Boga, Bożej władzy, Bożego Słowa i chce, żebyśmy byli do Niego podobni. Chce, żebyśmy byli... Wiecie, słowo grzech występuje i w Starym, i w Nowym Testamencie w różnych znaczeniach. Podstawowe jest to minąć się z celem, który Bóg nam wyznaczył. Ale też jest buntem, bezprawiem, samowolą, winą, przekroczeniem Bożych granic, tego, co Bóg wyznaczył. A więc diabeł, jak czytamy w liście do Efezjan 2:2, w których umarliście przez upadki i grzechy wasze. Grzech zawsze powoduje i zabija życie, Boże życie. Powoduje śmierć. W których niegdyś chodziliśmy według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Trzeci jego sposób to jest zwodzenie. A więc przedstawia grzech jako coś przyjemnego, pożytecznego. Czasami to kuszenie i zwodzenie, gdzieś tą granicę jest trudno ustalić, ale tak jest. Popatrzcie, jak próbował atakować Mojżesza. Mojżesz, który był na dworze Faraona, prawdopodobnie mógł objąć tron. Był następcą. Potencjalnym następcą tronu. Był dowódcą wojskowym, wykształcony we wszelkiej mądrości Egipcjan. A więc on pokazywał Mojżeszowi tą przyjemność grzechu, władzy, tylko żeby nie wykonał tego, co Bóg wkładał w jego serce. Ale pamiętacie, co o Mojżeszu jest napisane? Że nie patrzył na tą przemijającą rozkosz grzechu. Nie dał się zwieść. Zrozumiał, że w pewnym momencie to wszystko się skończy i co z nim będzie? Gdzie on się znajdzie, jeżeli nie posłucha tego wewnętrznego głosu, który gdzieś tam w nim się odzywał, tego Bożego powołania, które Bóg dla niego miał. Bo ja wierzę, że tam właśnie w Egipcie, zanim uciekł, on już odbierał wewnątrz to powołanie, tylko nie rozumiał jeszcze do końca, o co chodzi. Chciał się stać w sposób fizyczny, w takiej własnej sile, wybawicielem swojego uciemiężonego ludu, ale coś odbierał z tego Bożego prowadzenia. Nie dał się zwieść. Władzy, bogactwu, przyjemnością Egiptu. Wszystko to uznał za nic. Byle tylko być z Chrystusem i z Bogiem. Ale diabeł będzie nas zwodził. Nie wpadajmy w panikę, kiedy przychodzi wróg, przeciwnik i odbierasz silne pokuszenia. W różnej sferze. On będzie próbował, czy to w sensie finansowym, bogactwa, wzbogacenia się, w różnoraki sposób. Niemoralności. On będzie kusił, on będzie obiecywał, on będzie zwodził, on będzie mówił, to nic takiego. Dlatego jest napisane, że mamy czuwać i modlić się, aby nie wpaść w pokuszenie. Aby też nie dać się oszukać i nie być zwiedzionymi. Czasami to zwiedzenie polega na tym, ja myślę, że to jest takie, jeśli chodzi o wierzących ludzi, po co ci zbór, po co ci kościół? Sam dasz sobie radę. Niepotrzebny jest kościół, włączysz telewizję, internet, ale znowu, przecież my mamy patrzeć do Bożego Słowa i z Niego czerpiemy prawdę i możemy
dać odpór tego rodzaju zwiedzeniom. Wiele różnych rzeczy. Czasami tutaj wspomniane są sytuacje, że jak masz wiarę, to jak jesteś chrześcijaninem, to na pewno będziesz bardzo bogaty. To jest, wiecie, jeżeli Jezus kazał swoim uczniom, dał im autorytet nad duchami, nad diabłem, nad demonami, nad chorobami, mówi, idźcie, uzdrawiajcie, głoście Ewangelię, wypędzajcie demony i nie bierzcie z sobą trzosa ani nic. I oni wrócili z takimi pełnymi kabzami, nie? Z tej podróży. Nie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ten umiar musi być. My się nie mamy bogacić na Ewangelii. Mamy ją zwiastować. Oczywiście, że Bóg nam błogosławi i błogosławi materialnie, ale ten właściwy umiar i ta świadomość, bo gdyby nie On, gdyby nie Jego moc, gdyby nie On, to kimże ja jestem? Mogę sobie mówić, mogę sobie kłaść ręce, ale to On leczy. To On ma moc. To na Jego imię demony uciekają, prawda? On. Ja jestem tylko sługą, narzędziem, które On zechciał użyć w danej chwili. Diabeł oskarża. Oskarża i wybranych Bożych. Odkupionych Bożych. Wiecie, czasami chrześcijanie zmagamy się z wieloma oskarżeniami. List do Rzymian, 8 rozdział mówi, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ale nie przeżywaliście oskarżeń diabła, wyznawaliście grzech, przepraszaliście Boga, a to wracało jak bumerang? Oskarża. W objawieniu Jana, 12 rozdziale, wierszu 10 jest napisane, że diabeł oskarża nas przed Bogiem we dnie i w nocy. On tam na powietrzu i tak jak mówiliśmy na przykładzie Hioba, on może i przemawia do Boga. I tutaj czytamy o tym w wierszu 10. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go. Lubię ten wiersz niesamowicie. A oni zwyciężyli go, diabła. Kto? My, wierzący, Boże dzieci, oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Ale on tam oskarża. Popatrzcie, jak czytamy w księdze Hioba, w pierwszym rozdziale od 6 do 12, w drugim rozdziale od 1 do 10, w jaki sposób on oskarża Hioba. Przychodzi i mówi, to Pan Bóg mówi, widziałeś mojego sługę Hioba? No tak. No dlatego tak jest i on ci służy, bo otoczyłeś go wszelkim błogosławieństwem. Hiob był chyba najbogatszym człowiekiem na wschodzie. Niesamowite bogactwo, to co dowiadujemy się z księgi Hioba, posiadał w wielbłądach i tak dalej, i tak dalej. Był jednym z najbogatszych, albo na pierwszym miejscu, albo na trzecim. Gdybyśmy tą listę 100 najbogatszych tamtego czasu, to on był albo na jedynką, albo trójką, już teraz nie pamiętam. Bardzo bogaty. No tak, otoczyłeś go murem, zdrowiem, siłą, wszystkim. No dlatego tak jest. No to Bóg mówi, okej, wypróbujemy Hioba. No i zaczęło się, ale zwróćcie uwagę, od oskarżenia. Hiob nie jest szczery w tym, co robi. Robi dla korzyści.
Dlatego, że właśnie tak jest. I wiemy, jak to się skończyło. Dzięki Bogu za Hioba i za całą tą historię, bo świadectwo Hioba, jego wytrwanie, jego postawa pozwala dzisiaj i na przestrzeni wieków wielu ludziom wytrwać w niesamowitych trudnościach i zmaganiach, z którymi się borykają. Czasami mówimy, dlaczego Bóg do tego dopuścił w życiu Hioba i nagle widzimy, jaki to niesamowity owoc przyniosło. I ludzie mogą mówić, skoro on wytrwał, pozostał wierny. A wiecie, że nie było łatwo. Kiedy Johnny, ta siostra w Panu, która jest na wózku inwalidzkim, bo mając 18 lat, skacząc na główkę, uszkodziła kręgosłup. W szpitalu kilka prób samobójczych, nie znała Pana. Aż w końcu uwierzyła, aż w końcu pogodziła się z tym. I teraz stadiony są wypełnione ludźmi na wózkach, czy nabożeństwa ewangelizacyjne, i ona przemawia i głosi im Ewangelię Jezusa Chrystusa, jak spotkała się z Jezusem, co Jezus dla niej uczynił. I ci ludzie ją słuchają, dlatego że ona też siedzi na wózku, a jednak miłuje Pana i wierzy w Pana. Ciebie i mnie by nie słuchali. O, ty możesz chodzić. Nie wiemy, czasami coś wydaje się, że poszło źle, a Bóg obraca w to w błogosławieństwo i daje życie nam i innym. Oskarżaj. Jeszcze jedno miejsce, niesamowite miejsce z księgi proroka Zachariasza, gdzie mowa jest o arcykapłanie Jozuem, którego szatan oskarża. To jest 3 rozdział, wiersz 1. I mamy tutaj wrażenie, przynajmniej ja to odbieram, że sam Syn Człowieczy, Syn Boży rozmawia tutaj. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem, a ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu: tak mówi Pan zastępów, jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Niedobrze i niefajnie jest być oskarżonym. I niefajnie jest, kiedy wiesz, że oskarżyciel ma rację. Że zawiedliśmy. Że zgrzeszyliśmy. Że niewłaściwie postąpiliśmy. Ale dzięki niech będą Bogu, że mamy obrońcę w niebie po prawicy Ojca. Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, tak jak diabeł oskarża nas we dnie i w nocy, tak Jezus, siedząc po prawicy Ojca, wstawia się za tobą i za mną. Jest naszym orędownikiem, obrońcą i wstawia się. I dzięki niech będą Bogu, że krew baranka, krew Jezusa Chrystusa, kiedy pokutujemy, wyznajemy nasz grzech i go porzucamy, ta krew czyni nas bielszymi nad śnieg. Amen. Obmywa nas, oczyszcza nas, usprawiedliwia nas. Ale będziemy się zmagać z przeciwnikiem,
będziemy zmagać się z oskarżeniami. Wtedy musimy patrzeć na krew baranka. Musimy patrzeć na słowa obietnicy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiego grzechu. Kolejna rzecz, którą robi, to jest, że diabeł posyła utrapienia w sensie psychicznych i fizycznych problemów. To są presje, to są zniechęcenia, to mogą być depresje. Moi drodzy, diabeł próbuje w różnoraki sposób na Boże dzieci wpływać, aby nas pozbawić radości w Panu, radości z tego, kim jesteśmy, co Bóg nam daje. Wiecie, trudno jest, jeżeli ciągle człowiek, chrześcijanin jest pod taką presją albo wpada w stany apatii. Każdy ma stany apatii. Tylko, że one mijają dość szybko. 2-3 dni i radzimy sobie z tym. Ktoś nam da słowo pocieszenia, ktoś nam pomoże, odpoczniemy i podnosimy się. Tu chodzi o to, że te stany się przedłużają. Diabeł chce, żebyśmy w takim stanie byli. A wiecie, że jeżeli człowiek jest w stanie apatii, to znaczy, że na niczym mu nie zależy. Przestaje mu zależeć. Jemu się nie chce. I to później przeradza się w stany depresyjne. W każdym razie diabeł posyła utrapienia. Diabeł spowodował, że ta kobieta przez 18 lat cierpiała i musiał się znaleźć ktoś, kto umie rozpoznać, dlaczego tak jest. I ma moc, aby jej pomóc. Ma moc, aby jej pomóc. Kochani, to jest niesamowite. Jezus wchodzi do synagogi i nagle człowiek, który sobie siedział w tej synagodze wygodnie i przychodził tam i spędzał niejedno nabożeństwo, niejedną modlitwę, niejedno czytanie Tory, ale wchodzi Jezus. Ktoś, kto jest pełen Bożej chwały i nagle demony zaczynają się manifestować. I ten człowiek zaczyna wołać, to nie on, ale ten demon, co my mamy z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Wiecie, gdyby tam nie było Bożej obecności, on by dalej lata tam siedział. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby Kościół doświadczał coraz więcej z tej Bożej realności, obecności, kiedy zgromadzamy się razem, kiedy modlimy się o nabożeństwo, kiedy wołasz, Boże, pobłogosław nas, niech Twoja chwała mnie wypełnia. I przychodzą ludzie i są dotykani, nagle Duch Święty może działać, otwierać im oczy na ich duchowy stan i zaczynają wołać, ja potrzebuję Jezusa. Albo rodzi się, podnosi się wiara w Kościele i w ludziach, aby przyjmować moc Ducha Świętego albo uzdrowienie. A to jest niesamowite. Wiecie, że dopiero kiedy przychodzi namaszczony Duchem Świętym Jezus, nagle zaczyna się rozgardiać, żebyśmy powiedzieli wyprowadzić tego człowieka, bo nam zakłóca nasze spokojne nabożeństwo. Ale Jezus miał rozpoznanie i wiedział, kto za tym stoi. To nie jest jakaś choroba, ale za tym kryła się siła demoniczna i uwolnił tego człowieka. I ten człowiek mógł wrócić do takiego trzeźwego, normalnego myślenia i zachowania. Jeszcze zbliżając się już do końca, opór. A więc posyłanie utrapień. Jeszcze jedno z tym utrapieniem, bo by mi uciekło. Ciekawe, ale apostoł Paweł był utrapiony. Mówi, jest jakiś oścień, jak posłaniec szatana, cierń wbity w moje ciało. O tym pisze w 2 Koryntian 12:7. 3 razy prosiłem Pana, ale on nie chciał mnie wysłuchać. I ten posłaniec szatana, ten cierń policzkował mnie. Jakby szatan mnie policzkował.
I on to tłumaczy, abym się zbytnio nie wynosił z nadmiaru objawień, które doświadczyłem. Ciekawe, nie? Ciekawe. Utrapienie. Opór. Diabeł toczy nieustanną duchową walkę i chce powstrzymać i sprzeciwia się głoszeniu Ewangelii. Każda ewangelizacja napotyka na jego opór. Gdy tylko chrześcijanie się budzą i chcemy zacząć i dajemy świadectwo, czy chcemy dać świadectwo, czy robimy ewangelizację, czy gdzieś jedziemy, aby głosić Ewangelię, nagle dzieją się dziwne rzeczy. Przez rok się nie pokłóciłeś z żoną, akurat się wtedy pokłóciłeś. Nie? Różne rzeczy są. Nagle się zdenerwowałeś i powiedziałeś coś, czego no, byś nie przypuszczał, żebyś powiedział. Tesaloniczanie i Dzieje Apostolskie są pełne tego przykładu. Gdy tylko Ewangelia Jezusa Chrystusa była zwiastowana i gdy tylko ludzie się nawracali, zaraz diabeł wzbudzał sprzeciw, podburzał ludzi i występowali przeciwko, aby zniszczyć, zatrzymać to dzieło. I Paweł musiał czasami uciekać. Opór. Opór w sensie fizycznym, opór w sensie duchowym, psychicznym. Pamiętam ewangelizację w jednej miejscowości. Tam koło Ustronia, na zewnątrz, to lata temu. Ja jeszcze nigdy w takim miejscu, w taki sposób nie przeżywałem tego, co tam. Małe spotkanie w strażnicy. Niewielka grupa ludzi. I ja stoję i mam głosić i wiecie, jest mi trudno wypowiadać słowa. A kiedy wypowiadam słowa, to wręcz fizycznie czuję, jak ci, którzy słuchali, jakby mnie wpychali z powrotem do ust. Opór. Możesz się spocić. Niesamowita walka. Pamiętam, jak byliśmy w Grecji i tutaj niektórzy modlili się z tą młodzieżą, z nastolatkami. Cały tydzień. Błogosławiony czas. Ale pamiętam, na drugi dzień chciałem pakować walizki i uciekać. Taka ogromna presja sił ciemności była. Tak ogromna presja, jakiś lęk, strach, że mówię... Pakujemy walizki, takie myśli, pakuj się. A okazało się, że to nie tylko ja miałem. Wiecie, jak potrzebny jest wtedy, żeby Kościół się modlił. A później tutaj jedna z sióstr wysłała nam SMS-em, bo modliła się Słowo Boże. Później tam z Grecji ktoś przysłał niesamowite słowo, które dało niesamowitą zachętę. I wszystko szło dobrze. I nagle doświadczaliśmy rzeczy cudownych i wielkich, ale zanim przyszło rozwiązanie, zanim ci młodzi ludzie zaczęli pokutować i się nawracać, to myśleliśmy, że stamtąd uciekniemy. Nie? Tak to przeżywaliśmy. Opór. A jeśli nie, diabeł posłuży się śmiercią. Pamiętam jedno z pierwszych seminariów, naszego seminarium teologicznego w Wiśle. Nagle jeden ze studentów zaczął umierać. Myśmy jeszcze wtedy byli zieleni, jeśli chodzi o te rzeczy, ale mieliśmy gości z Anglii. Oni wyraźnie mieli takie zrozumienie, że nagle zaatakował go duch śmierci. I modlono się o niego, walczono w modlitwie i wszystko, o lata jeszcze później przeżył. Ale byliśmy zaatakowani. Słuchajcie, Kościół to nie jest taka radosna pielgrzymka tylko, ale to jest armia, która toczy duchową walkę. Nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, które są na powietrzu. I one zrobią wszystko, żeby Kościół spał, żeby nie zajmował się ewangelizacją, żeby zajął się tylko sobą. A jeśli trzeba, no to działa poprzez śmierć, poprzez lęk, poprzez posyłanie chorób, śmierci, aby zatrzymać dzieło Boże. Na tym chcę zakończyć. Ale większy jest ten, który jest w nas.
większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na tym świecie. I więcej, my już mamy w Chrystusie zwycięstwo. Dlatego Pan jest naszą tarczą. To On, w Nim pokładamy ufność i w Nim jest nasze bezpieczeństwo. Następnym razem może powiem jeszcze o innych takich różnych przeżyciach, które coś z czego my przeżywaliśmy, inni przeżywają. Ale dlaczego o tym mówię? Żeby nam uzmysłowić, że toczymy realną duchową walkę. Ale też nie chciałbym wzbudzać lęku i strachu. I myślę, że tak to nie odbieracie. To są realne rzeczy, realne zagrożenia. A z drugiej strony, jeśli tylko jesteśmy w społeczności z Nim i w Nim trwamy, jesteśmy całkowicie bezpieczni. Od małego dziecka do starca. Powstańmy, aby się modlić. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za to, że Ty rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności, wystawiłeś je na pokaz. Dziękujemy Ci, że możemy manifestować i ogłaszać Twoje zwycięstwo nad diabłem, jego demonami. I dziękujemy Ci, że jako Kościół Ty dałeś i dajesz nam zwycięstwo. Dziękujemy Ci, że też w Twoim imieniu możemy iść i wyprowadzać jeńców na wolność. I modlimy się, Panie, abyśmy byli Kościołem, który wyprowadza jeńców na wolność przez głoszenie Słowa. Daj nam Twojego namaszczenia i mocy Ducha Świętego. A też, Panie, gdy będziemy doświadczać różnego rodzaju presji ze strony sił ciemności, ataków, abyśmy umieli to rozpoznać i w ten właściwy sposób zareagować. Nie uciekać. Ale jak mówi list do Efezjan, stać i dać odpór w Twoim imieniu. Tak błogosławię Twoje imię, Panie. Dziękuję Ci. Amen.